Rick and Morty, czyli kreskówka, która w Polsce zyskuje ostatnio naprawdę dużą popularność. Co najciekawsze, trafia do widzów w każdym wieku, jednak jeśli jesteście młodsi, lepiej tego nie oglądajcie. Ja jestem Cyprian, a dzisiaj zaprezentuję wam 33 fakty, których raczej nie wiedzieliście o serialu Rick and Morty. Tak wyglądała pierwsza wersja Ricka and Morty'ego. W grudniu 2013 roku na słupach w Nowym Jorku mogliśmy zobaczyć plakaty z informacją o sprzedaży używanego statku kosmicznego. Osoby, które wybrały się na wskazany tam adres, czyli Broadway, mogły zobaczyć rozbity statek z Mortym w środku. Niedaleko również stał Rick, oczywiście z alkoholem w ręku. Bardzo ciekawa i oryginalna reklama. Logo Anatomy Park jest nawiązaniem do filmu Jurajski Park. Jak już przy easter eggach jesteśmy. Momenty, w których Rick wypowiada słowo bitch, są nawiązaniem do Breaking Bad. Ricky, tiki, tabi, bitch! Natomiast to ujęcie i dom również są zainspirowane o serialu o niebieskiej metamfetaminie. W jednym z odcinków przez portal wypada kubek oraz notes. Nie byłoby w tym w sumie nic dziwnego, jednak w wodogrzmotach małych takie same przedmioty Stanek wrzucił do portalu. I to wcześniej. Rick and Morty wystąpili gościnnie w Simpsonach. Dieter Wagner stworzył animowaną w 3D wersję Ricka and Morty'ego. Bardzo ciekawy fanart. Piosenka z czołówki początkowo miała być wykorzystana w kreskówce Cartoon Network Dog World. Charakterystyczne ułożenie ust przez Ricka może być nawiązaniem do Rena i Stampiego. Nasi bohaterowie początkowo mieli poruszać się w latającym samochodzie, jednak ten pomysł został zmieniony. Głosy Ricka i Morty'ego są podkładane przez jedną osobę, czyli Justina Roilanda, twórcę kreskówki. Początkowo Justin Roiland i Dan Harmon, czyli twórcy kreskówki, nie chcieli się pojawić na jednym z konwentów, a było to spowodowane ich wielkim kacem. Pokazali oni również środkowe palce w stronę swoich fanów, mówiąc, że w ten sposób okazują sympatię. W jednym z odcinków możemy usłyszeć piosenkę, którą Roiland napisał razem z przyjaciółmi, gdy był dzieckiem. Ma ona nazwę Time to Get Swifty. Pewnie kojarzycie znane powiedzonko I'm Pickle Rick. Co ciekawe, remix stworzony na jego podstawie ma więcej wyświetleń niż jakikolwiek odcinek Ricka and Morty'ego. Zwrot ten stał się tak popularny nawet wśród osób, które pewnie nigdy nie słyszały o naszej ukochanej kreskówce. Rick należał kiedyś do zespołu rockowego. Była o tym mowa w odcinku, ale jest to malutki szczególik i mogliście go przegapić. Kiedy Rick wypowiada słowa dob, oznacza to, że tak naprawdę jest w wielkim bólu i prosi o pomoc. W sezonie pierwszym w odcinkach pojawiło się około 100 dowcipów, mniej więcej 5 żartów na minutę. Ten potwór, którego imienia nie pamiętam, przypomina mi Ilingo z powieści Stephena Kinga. Odznaczenia noszone przez Redericków istnieją naprawdę. Te ordery dostała załoga tworząca kreskówkę zaraz po wypuszczeniu pierwszego sezonu. Niesamowite, co nie? W jednym z odcinków widzimy Billa Cyferkę z wodogrzmotów małych. Adult Swim nie może ponownie pokazać odcinka Raising Geyser Pezerp, mam nadzieję, że dobrze to powiedziałem, ponieważ znajduje się tam scena, w której 14-latek uprawia seks. Autorzy Ricka i Morty'ego nie chcą za dużo mówić o historii Ricka. Bardzo możliwe, że nigdy nie dowiemy się tego, na przykład dlaczego stał się alkoholikiem. Pierwsze dwa odcinki z sezonu drugiego wyciekły do sieci przed ich oficjalną publikacją. W jednym z epizodów widzimy Roilanda, czyli twórcę kreskówki, z tabliczką CF, czyli złodziej. A Bradolf Lincolner to połączenie Abrahama Lincolna z Hitlerem. Jerry, czyli ojciec Morty'ego, bardzo niechętnie mówi o swojej przeszłości. Twórcy również odmówili komentarza w tej sprawie. Czyżby miał swoją drugą, ciemną stronę? Ta postać jest nawiązaniem do Freddy'ego Krugera z horroru o koszmarze z ulicy Wiązów. Morty trzyma jeden z dzienników wodogrzmotów małych. Warto też powiedzieć, że pojawili się tam Dipper i Mabel. Znana gra o przebijaniu balonów, w którą grał Jerry, istnieje naprawdę i możecie ją ściągnąć na iOS i Android. Nazywa się Rick and Morty Chairs Game.
I ostatnia ciekawostka, Justin Roiland, czyli jeden z twórców kreskówki, regularnie sprawdza Reddita oraz Tumblr. Po co? Aby sprawdzić, co fani chcieliby zobaczyć w odcinkach i jakie dają mu rady. Jest to koniec dzisiejszego odcinka, jeżeli ci się spodobał, to byłoby naprawdę fajnie, jakbyś zostawił łapkę w górę, obejrzyj też moje inne filmy znajdujące się tutaj. Chcesz więcej odcinków o Ricku i Mortym? Napisz w komentarzu, ja tymczasem już nie przedłużam, żegnam się z wami, zostaw suba i łapkę w górę, byłoby fajnie. No i cześć, do jutra, pa pa! No i mój piesek zaczął szczekać.